Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj przeżywamy trudny i smutny czas w związku ze śmiercią papieża Benedykta XVI. I w nawiązaniu do tego smutnego wydarzenia chciałbym przypomnieć pewne orędzie, które było opublikowane na tym kanale w tym roku, a które, jak się wydaje, może wiązać się z tym właśnie wydarzeniem. Zanim do niego przejdziemy, chciałem tylko nieco szerzej poinformować, że dzisiaj, czyli 31 grudnia 2022 roku, zmarł emerytowany papież Benedykt XVI, kardynał Joseph Ratzinger. Miał 95 lat. Informację o jego śmierci przekazał dyrektor Biura Prasowego Watykanu Matteo Bruni. Bruni przekazał również, że Benedykt XVI zmarł o godzinie 9:34. Jak dodał, ciało emerytowanego papieża zostanie wystawione w Bazylice Świętego Piotra, aby wierni mogli go pożegnać. W środę pojawiły się informacje o poważnym stanie emerytowanego papieża Benedykta XVI. Jest bardzo chory, wyjawił Franciszek, który odwiedził swojego poprzednika i apelował o modlitwę za niego. Emerytowany papież miał prawdopodobnie problemy z oddychaniem, które nasiliły się przed Bożym Narodzeniem, podawała włoska agencja ANSA. Amerykańska gazeta katolicka National Catholic Register informowała, powołując się na źródło w Watykanie, że Benedykt XVI mógł cierpieć na niewydolność nerek. Benedykt XVI po abdykacji w 2013 roku pozostał w Watykanie i mieszkał w klauzurowym zakonie Mater Ecclesiae. Od czasu do czasu w sieci pojawiały się zdjęcia Josepha Ratzingera. Jedno z ostatnich udostępnione zostało w listopadzie. Joseph Ratzinger urodził się 16 kwietnia 1927 roku w Bawarii, w Niemczech. Miał dwójkę rodzeństwa. Brata Georga, który także był księdzem i zmarł w 2020 roku, oraz siostrę Marię, która była jego gosposią aż do śmierci w 1991 roku. Rodzina przyszłego papieża kilkukrotnie musiała się przeprowadzać. Według doniesień medialnych powodem była antynazistowska postawa ojca. Jako nastolatek Joseph wraz z rodziną zamieszkali w Traunstein na granicy z Austrią. Ratzinger w 1939 roku wstąpił do niższego seminarium duchownego, które jednak ze względu na działania wojenne musiał opuścić. Przyszły papież w wieku 14 lat został zapisany do Hitlerjugend, co było obowiązkowe w tamtych czasach. Gdy kończył 16 lat, został wcielony do wojska, gdzie służył m.in. jako wartownik i telefonista. Przyszły papież otrzymał przydział do koszar Wehrmachtu i służył na różnych posterunkach wokół Traunstein. Pod koniec wojny zdezerterował. W latach 1946-1951 studiował filozofię i teologię na Uniwersytecie Monachium oraz w szkole wyższej we Freisingu. Wraz z bratem Georgiem przyjął święcenia kapłańskie 29 czerwca 1951 roku. W 1953 roku ksiądz Ratzinger uzyskał tytuł doktora teologii. 4 lata później uzyskał tytuł profesora uniwersyteckiego. Wykładał dogmatykę i teologię w Wyższej Szkole Filozoficznej i Teologicznej we Freistagu, w Bonn, w Musterze i Trybindze.
Od 1969 roku był profesorem teologii dogmatycznej i historii dogmatyki na Uniwersytecie w Ratyzbonie, gdzie ostatecznie został dziekanem i prorektorem. Uczestniczył we wszystkich czterech sesjach Soboru Watykańskiego II jako główny doradca teologiczny arcybiskupa Kolonii, kardynała Józefa Frinksa. W 1977 roku papież Paweł VI powołał księdza Ratzingera na arcybiskupa Monachium i Frenzingu, a miesiąc później kreował go kardynałem. W 1981 roku kardynał Ratzinger został mianowany przez papieża Jana Pawła II prefektem Kongregacji Nauki Wiary. Został także przewodniczącym Komisji Biblijnej i Papieskiej Międzynarodowej Komisji Teologicznej. W latach 1986-92 pracował jako przewodniczący komisji zajmującej się opracowaniem nowego katechizmu Kościoła katolickiego. W 1998 roku został mianowany prodziekanem, a w 2002 dziekanem Kolegium Kardynałów. Pracował też w Sekretariacie Stanu Kongregacji do Spraw Kościołów Wschodnich, Kongregacji do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Kongregacji do Spraw Biskupów i wielu innych. 8 kwietnia 2005 roku kardynał Ratzinger przewodniczył mszy świętej podczas pogrzebu Jana Pawła II na placu świętego Piotra. 19 kwietnia Joseph Ratzinger został wybrany 265. papieżem i przybrał imię Benedykt XVI. Po swoim wyborze zwrócił się do wiernych zgromadzonych na placu świętego Piotra słowami: „Umiłowani bracia i siostry, po wielkim papieżu Janie Pawle II kardynałowie wybrali mnie, prostego, skromnego pracownika winnicy Pana. Pocieszam się faktem, że Pan potrafi się posługiwać niedoskonałymi narzędziami i działać przy ich pomocy. A przede wszystkim zawierzam się waszym modlitwom. W radości Pana Zmartwychwstałego, ufni w Jego stałą pomoc, idziemy przed siebie. Pan nam pomoże, a Maryja, Jego Najświętsza Matka, stoi u naszego boku. Dziękuję”. Benedykt XVI odbył w sumie 24 zagraniczne podróże apostolskie. W dniach 25-28 maja 2006 roku odwiedził Polskę. Była to jego jedyna wizyta w naszym kraju i druga po Niemczech zagraniczna pielgrzymka papieża. Wizyta papieża z Niemiec w byłym nazistowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz była symboliczna, szczególnie że przyszły papież w swojej młodości był zmuszony do służby Hitlerjugend. W lutym 2013 roku Benedykt XVI ogłosił, że z końcem miesiąca rezygnuje z funkcji biskupa Rzymu i odchodzi na emeryturę. Wywołało to powszechne zaskoczenie na całym świecie. 28 lutego o godzinie 20 Benedykt XVI przestał być papieżem. Ostatni raz takie wydarzenie miało miejsce w XIII wieku. Po rezygnacji prosił, aby nazywać go po prostu ojciec Benedykt. Ustępujący papież przebywał jakiś czas w letniej rezydencji w Castel Gandolfo, aby potem przenieść się do ogrodów watykańskich i klauzurowego zakonu Mater Ecclesiae. Benedykt XVI od czasu ustąpienia unikał publicznych wystąpień, pojawiał się jednak czasem na zaproszenie papieża Franciszka. I tak wziął udział m.in. w odsłonięciu pomnika Michała Archanioła w Watykanie w 2013 roku, kanonizacji papieży Jana XXIII i Jana Pawła II w 2014 roku, otwarciu drzwi świętych w roku miłosierdzia w 2015 roku. Sporadycznie w sieci ukazywały się też zdjęcia emerytowanego papieża. Swoją ostatnią podróż zagraniczną Benedykt XVI odbył w 2020 roku, już po wybuchu epidemii koronawirusa. Papież emeryt na 5 dni poleciał do Niemiec, gdzie odwiedził swojego umierającego starszego brata Georga oraz groby rodziców i siostry. Wydarzenie to wzbudziło wielkie zainteresowanie mediów. Świat ubiegły wówczas zdjęcia wyraźnie schorowanego Benedykta XVI, poruszającego się na wózku inwalidzkim. A teraz zapraszam was do wysłuchania wzmiankowanego orędzia
To dosyć symboliczne, że papież Benedykt został zabrany przez Boga akurat w ostatnim dniu jeszcze tego roku. Tak jakby coś miało wskazywać, że ten nowy rok będzie dla ludzkości trudny. Ale zapraszam Was do wysłuchania całości tego orędzia. Z Bogiem. Pedro Regis, Anguera w Brazylii, orędzie Maryi Królowej Pokoju, 19 kwietnia 2022. Kochane dzieci, kiedy skała utraci blask, ciemność będzie obecna w świętej świątyni Boga. Klucz przejdzie, lub w innym tłumaczeniu będzie przechodził z rąk do rąk, lecz jedynie prawda was wyzwoli i doprowadzi do zbawienia. Nie odrywajcie się od prawdy. Wasze zwycięstwo jest w modlitwie. Troszczcie się o swoje życie duchowe. Wszystko w tym życiu przemija, lecz łaska Boża w was będzie wieczna. Miłujcie prawdę i brońcie jej. W Bogu nie ma półprawdy. Bądźcie uważni, by nie dać się zwieść. Otwórzcie serca na światło Pana, a wszystko dobrze się dla was skończy. Naprzód. Ja zawsze będę z wami. To jest orędzie, jakie dziś wam przekazuję w imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z wami jeszcze jeden raz. Ja was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju. Komentarz. Prawda Ewangelii jest niezmienna, tak, że ani świecki, ani kapłan, ani biskup, ani nawet papież nie jest w stanie jej zmienić. Prośmy Ducha Świętego o światło i o mocną wiarę zarówno dla siebie, jak i dla całego Kościoła w tych obecnych, trudnych czasach. Amen.